Witam serdecznie. Gigowy szlak, Słubickie Łąki, a właściwie obrzeża Słubickich Łąk, bo tu schodzę do portu Słubickiego na kanale. Na kanale przechodzę. 12 maj 2013. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów o marce. O marce osobistej, o czymś, co wyróżnia ludzi pośród ludzi. Ważne jest, żebyśmy mieli świadomość, że tak jak jesteśmy postrzegani na zewnątrz, że właśnie sposób, w jaki postrzega nas większość ludzi, zależy od tego, co podkreślamy w sobie, co uwydatniamy, na czym się skupiamy, co wzmacniamy. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystywali swoje atuty, żebyśmy budowali swoją markę, swoją osobistą markę, żeby ona była nasza, własna, żeby była wyrazista, konkretna, żeby była pozytywna. Jeżeli spojrzymy na świat wokół nas, to marki się liczą, marka się liczy. Ludzie, którzy mają wyrazistą markę, jasną, klarowną, pozytywną, są popularni, postrzegani, są wręcz pożądani przez korporacje, przez media i tak dalej. Osobista marka jest ogromnie ważna, ale trzeba nad nią pracować, żeby mogła sprzyjać nam, bo możemy mieć osobistą markę negatywną, możemy się źle kojarzyć, może być to coś, co nieświadomie podkreślamy, coś, co jeżeli się opieramy na naszych brakach, problemach, jakichś tam wadach, a przecież każdy z nas je ma, to budujemy tą markę negatywną, ewidentnie. Dlatego oprzyjmy się na atutach, znajdźmy te atuty. Każdy z nas je ma, każdy z nas ma wiele, wiele atutów, każdy z nas jest w wielu rzeczach dobry. Poszukajmy tego, wzmocnijmy to, skupmy się na tym. Zainteresujmy się przede wszystkim tym tematem osobistej marki. W dzisiejszym świecie jest on bardzo ważny. Tu nie chodzi o jakiś blicht, tu nie chodzi o jakąś tam powierzchowność generalną. Tu nie chodzi o to, że będziemy mieć osobistą markę, jak założymy dobry zegarek, ubierzemy garnitur, będziemy mieć krawat i dobrą wodę, prawda? Się spryskamy dobrą wodą, już będziemy coś reprezentować. To będzie coś tam z wierzchu, prawda? Tylko to będzie ważne. To będą ważne dodatki oczywiście gdzieś tam w różnych sytuacjach, ale prawda jest taka, że osobista marka to jesteśmy my w środku. To jest nasza postawa na zewnątrz. Jesteśmy my wyrażeni przez zewnętrznych nas. To przedstawia tą osobistą markę. Spójrzmy choćby na świat samochodów. Dzisiaj jest tak dużo aut różnych, dużo firm, które próbują się przebijać, ale nie jest łatwo wypromować swoją markę ogólnie w świecie. Na to trzeba pracy, na to trzeba lat, prawda? Jest wiele różnych samochodów, wspaniałych, na pewno bardzo dobrych, ale marka Mercedesa jest marką Mercedesa. Dla większości ludzi Mercedes to jest Mercedes i koniec, prawda? Czy tam dla innych BMW, które też ileś czasu potrzebowało na budowanie marki. W każdym razie taki prosty przykład. Ten przykład można by znajdować takich przykładów bardzo, bardzo dużo. Pamiętajmy o tej osobistej marce, to jest ważne. Pracujmy nad nią. Bo ona wymaga, po prostu wymaga, naprawdę wymaga pracy. Do zobaczenia jutro. Hej.